dobry. Dzisiaj mam dla Was filmik, który ogólnie planowałam od mega, mega długiego czasu. Planowałam nawet go nagrać, gdy mieszkałam w Londynie, ale zawsze coś tam wchodziło i stwierdziłam, że nagram go dzisiaj. Ogólnie wszystko idzie nie tak. Wczoraj złapała mnie straszna choroba, dlatego mówię bardzo przez nos. Czułam się wczoraj fatalnie, już naprawdę myślałam, że dzisiaj nie nagram tego filmiku, ale czuję się troszeczkę lepiej, więc postanowiłam, że jednak to nagram. Będzie to filmik, co jem w ciągu dnia, kiedy mam wolny. Jeśli ktoś z Was nie wie, ja pracuję jako kelnerka w restauracji, takiej jak Wagamama, tutaj u nas w Anglii. I gdy pracuję tam, po prostu przysługuje mi jedzenie, więc 5 dni w tygodniu, czasem nawet 6. Jem po prostu tam i w domu jem tylko śniadanie i czasem kolację, gdy jestem głodna, bo pracuję czasem dość długie godziny, więc po prostu nawet w domu nie jem. Dzisiaj mam dzień wolny i często właśnie, gdy mam dni wolne, staram się albo jeść mega zdrowo, bo jednak w to pracy jedzenie niby jest świeżo gotowane i wszystko, ale niektóre sosy mają strasznie dużo cukru. Dlatego gdy mam takie dni wolne, to staram się jeść jak najbardziej zdrowo. Nie zawsze. Czasem mam taki dzień, gdzie mam ochotę po prostu jeść przez cały dzień tylko pizzę, ale nie odmawiam sobie. Zawsze sobie taki jeden dzień robię czasem, gdzie jem cokolwiek, co chcę. I to też nie jest tak na przykład, że ja chcę przejść na wegetarianizm czy na weganizm. Mam czasem takie dni, że jem cały dzień wegańsko, czasem nawet przez przypadek. Nie jestem ani wegetarianką, ani weganką, nic z tych rzeczy. Czasem staram się jeść lepiej, po prostu nie jestem na żadnej diecie, ani nic. Staram się jeść po prostu zdrowiej, chociaż nie zawsze się udaje. Zazwyczaj dni wolne zaczynam od wody z cytryną, ciepłej wody z cytryną, którą przygotowywuję tak na 70 stopni. Czekam, ona zazwyczaj piję ją, gdy robię make-up, ale przez to, że moja bateria się ładowała, bo nagle się rozładowała, gdy już miałam to nagrywać, to najpierw zrobiłam make-up. I zazwyczaj, gdy piję tą wodę i sobie coś tam oglądam, albo czasem siedzę na dole i oglądam telewizję, albo po prostu przeglądam tam Instagrama czy coś na telefonie, wtedy sobie decyduję, co by tutaj zjeść na śniadanko. I coś, co ostatnio bardzo często mój organizm bardzo często woła, jest to smoothie bowl. I ja odkryłam smoothie bowl, ja już wcześniej widziałam niektórzy tam robili, ale zawsze miałam takie, boże, przecież ja się tym nie najem. Naprawdę to lubię, tylko to bardziej jem na śniadania takie, gdzie nie pracuję, bo fakt, gdy ja wychodzę do pracy, wychodzę to samo o godzinie 9 i potem najbliższą przerwę mam dopiero o godzinie 3, więc gdybym zjadła tylko takie smoothie, bo raczej bym się nie najadła, więc gdy mam dni wolne i wiem, że na przykład potem mogę zjeść drugie śniadanie albo mogę zjeść sobie jakiś snack w ciągu dnia, smoothie bowl jest idealne. Także gdy wypiję sobie tą wodę, chwilkę odpocznę i wtedy poczuję ten jakby głód, no to wtedy Wam pokażę, jaką smoothie bowl dzisiaj wykonam. A więc no to wcześniej zamroziłam sobie owoce, czyli pół banana, jagody i truskawki. To właśnie wrzucam, lekko blenduję i dodaję całego normalnego banana i mleko... To jest chyba orzechowe, już nie pamiętam dokładnie. I wszystko miele, nic innego nie dodaję. Więc smoothie bowls trzeba szybko pracować, ponieważ one bardzo szybko się rozmrażają. Do dekoracji ja użyłam świeżych truskawek, świeżych jagód, do tego posypałam z boku nasionami chia zmielonymi, również wiórkami kokosa, jak i orzechami. Ale tutaj możecie dodać po prostu co kto woli. Jakie tam owocki lubicie, ja dodałam akurat takie. Feel the vibe.
Okej, i czas na obiad. Jeśli chodzi o ziemniaczki, to ja skraplam je delikatnie oliwą z oliwek i potem używam przypraw jakiekolwiek mam pod ręką. Tu użyłam jakąś przyprawę czosnkową, potem taką pikantną do mięsa i na koniec zioła prowansalskie. I to tyle. Wsadzam do piekarnika, który jest ustawiony na 200 stopni i tutaj czasu tak jakby ustalonego nie ma. To zależy jakiej wielkości macie ziemniaczki. Wygląda obiadek, ziemniaczki ślicznie wyglądają, a te nuggets obok to jest Korn i to jest taka firma, która robi wegetariańskie mięso, nie wegańskie, myślałam, że jest wegańskie, ale zawiera mleko, z tego co zauważyłam w składzie, także jest to wegetariańskie mięso, nie mogę doczekać, jeszcze wcześniej tego nie jadłam, bardzo dużo osób to zachwala, także będziemy próbować, to jest moja porcja. Ja tu sam. Nie mogę znaleźć mojego normalnego obiektu, więc nagrywam na tym tak daleko. Właśnie będę sobie siedziała i jadła moje blueberries, bo będą niedobre niedługo. Więc będę sobie siedziała, je jadła i oglądam Friends i blueberries. Na kolację jest sałatka. Jest to miks salat, pokroiłam trochę pomidora, kurczak z przyprawą do gyrosa, dressing jest kupowany Caesar salad i na to posypałam ser. I centralnie to tylko tyle. Kompletnie kolejny dzień piję sobie właśnie Starbucksa, wróciłam z pracy, ale ogarnęłam, że nie zakończyłam tego filmiku nawet. Podsumowując cały dzień, miałam dość zabiegany dzień, więc jak udało mi się coś ugotować, to miałam takie wow, udało mi się jednak, dlatego tak często nie gotuję. Mam te dwa dni wolne w tygodniu i podczas tych dwóch dni najczęściej staram się jak najwięcej rzeczy przygotowywać. Podsumowując, obiad, chciałam strasznie wam powiedzieć o tych dippies, które były takie te małe nuggetsy z boku. One smakowały kompletnie jak kurczak. Nawet zostawiłam jednego, dałam mojej mamie, żeby jej się zapytać i moja mama powiedziała, to jest kurczak, to ty w ogóle chcesz. I gdy jej pokazałam, że jest to mięso wegetariańskie, nie chciała uwierzyć. Także jeśli ktoś z was mieszka w Anglii, bo w Polsce chyba tego nie ma, Korn się nazywa. Naprawdę mega polecam. Można je dostać chyba w Tesco, można je dostać w Islandzie, także mega, mega polecam. Jeśli ktoś z was tutaj jest i macie dostępne, to spróbujcie. Mają mięso mielone, mają takie malutkie kawałki do sałatek, mają podobno jeszcze takie duże kawałki, to podobno smakuje zupełnie identycznie jak te takie kurczaczki w McDonaldzie, co dodają. Co do sałatki, to był mój pierwszy raz w ogóle robiąc tą sałatkę, bo jadam ją cały czas będąc w Polsce i myślałam, że to jest dokładnie ta sama. Niestety ten sos nie był taki sam i ten kurczak też mi nie pasował, także średnio przypadła mi ta sałatka i ja też wybrałam zwykłą sałatkę, może to też przez sałatę, nie wiem. Zazwyczaj ja się przyzwyczaiłam do rukoli w sałatkach, a tu była sama sałata, więc może to też dużo dało. Także byłam średnio przekonana do tego. Ale chyba to wszystko. Mam nadzieję, o Boże mój, Dyziaku, jak ty mnie przestraszyłaś. No przyszła do mnie, mi złapka, zobacz, tam kamera jest. Tak? Jeśli im się podobał filmik, to mają dać łapki w górę, tak? Więc jeśli film wam się podobał, to pamiętajcie dać łapki w górę. Dajcie znać, czy chcecie więcej, żebym takich rzeczy robiła. Znalazłam strasznie dużo takich różnych fajnych przepisów i tylko jak mam dzień wolny, to próbuję je robić. Na przykład ostatnio znalazłam przepis na brownie ze słodkich ziemniaków, co mnie strasznie intryguje i mega chcę zrobić to. Spróbujcie, żeby być na bieżąco, bo będą filmiki co tydzień, tym bardziej, że teraz za tydzień lecę do Amsterdamu. Jak wy oglądacie chyba? Nie, jak następny tydzień. Także na dole też jest Instagram i Snapchat i wszelkie social media moje. Boże, moje włosy. Wszelkie moje social media, gdzie będę dodawała o mojej wycieczce. Jeśli chcecie być na bieżąco, możecie tutaj poczekać po prostu na vloga. Więc widzimy się w następnym filmiku. Tak, Dejziaku? Trzymajcie się, na razie, pa, pa.